Proszę powiedzieć już z perspektywy czasu i z tej analizy, czego brakuje, czego zabrakło w Szanghaju, żeby doścignąć Phelpsa. Oprócz tego, że ułamków sekund. No jeszcze jest parę elementów, które trzeba poprawić. No na pewno jest to, tak jak już mówiłem wcześniej, druga pięćdziesiątka. No tutaj jego przewaga nad wszystkimi rywalami jest naprawdę bardzo wielka, ale myślę, że jest wszystko do zrobienia tak, aby jednak być w przyszłości pierwszym do tej ściany. No nie wiem, no jest parę elementów typu takich technicznych, skok, pływanie pod wodą, także jest jeszcze parę takich elementów do poprawienia. Ale było blisko, czego oczywiście serdecznie gratulujemy i nie taki diabeł straszny, jak się okazało, prawda? No tak, no ja też nigdy, może nie nigdy, ale gdzieś parę lat temu jeszcze sobie nawet nie myślałem o tym, że za chwilę będę w finale płynął koło Michaela Phelpsa i praktycznie na równi walczył z nim o zwycięstwo. No naprawdę, marzenia się spełniają, muszę powiedzieć, i naprawdę bardzo fajne to było przeżycie i zapamiętam to do końca życia, ale też dało mi to kopniaka na przyszłość takiego, żeby coś zrobić, aby być jeszcze lepszym. Pańskie wrażenia z Szanghaju? Coś więcej poza hotelem, basenem, no i trasą z jednego miejsca do drugiego udało się zobaczyć? No udało się raz wyskoczyć na wycieczkę statkiem w nocy po rzece. Widzieliśmy centrum Szanghaju, bardzo ładnie oświetlone. A poza tym niewiele widziałem, ponieważ mój trener też dosyć przestrzega takich reguł, właśnie typowo profesjonalizm. No jest prawdziwym profesjonalistą, trzeba to przyznać, i myślę, że też tak jego nawyki są też takie i stosuje je jako trener, także też później była już tylko odpoczywanie typowo przed zawodami, pełna koncentracja, zbieranie energii i już mobilizacja na najbliższe dni.